Witam wszystkich bardzo serdecznie, poprosznik Suski. Konikiem dla mnie jest karate kyokushin, które trenuję już 21 lat. 7 lat boksu również tak samo trenowałem i cały czas rozwijałem się w sztukach walki. Raz z Nikodemem Ziemeckim tutaj trenujemy podczas naszego zgrupowania poligonowego i rozwijamy swoje umiejętności. Jestem trenerem i jestem sensejem, prowadzę swój klub, swoje dojo i dosyć długo już trenuję praktycznie codziennie, tak więc z formą nie jestem na bakier, bo jestem wielokrotnym wicemistrzem Polski w karate kyokushin wszechwag, czyli Open. Tak samo trzeci byłem na Mistrzostwach Europy w Gdańsku, również w Open. Jeśli chodzi o MMA, to wygrałem pierwszy turniej walki w bliskim kontakcie we Wrocławiu. No i również startowałem w różnych zawodach innego typu, czyli judo, jiu-jitsu i tak dalej. Wygrana. Tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o galę w Siedlcach, Armia Fight Night, liczę na to, że w pierwszej rundzie pokonam swojego przeciwnika. Podczas takich gali mamy do czynienia z przekrojowością różnych zawodników, tak? Są zapaśnicy, są bokserzy, są kickbokserzy, są i karatecy. Każdy z ludzi, którzy przyjdą na taką galę, mogą właśnie zobaczyć przekrojowość tych zawodników i poznać ich już w walce. Chciałbym bardzo wszystkich serdecznie zaprosić na galę, która odbędzie się w Siedlcach. Jest to gala Armia Fight Night. Serdecznie Was i gorąco zapraszam. Hej!